O, widzę, że się nie nagrało jednak. Kukurydza po amerykańsku, odcinek 14. W skrócie powiem, o czym mówiłem przez około 45 minut. Kukurydza urosła na wysokość 2,5 metra. Rośnie jeszcze. Jest w fazie kwitnienia. Dwa minusy tej kukurydzy jest to, po pierwsze, że były bardzo duże upały. Drugie, że sprzątnięto siano i kukurydza na drugim polu urosła znacznie mniejsza. Nie było tej ściółki przeciwsłonecznej, przeciw upałom. Upały dotknęły prawie całą Amerykę, a najbardziej Stany Południowe, Środkowe i część środkowo-zachodnich, ale tutaj też się dały we znaki. W innych rejonach trzeba było kukurydzę przyorać, bo uschła zupełnie. Tutaj odbiła, ale plony będą znacznie, znacznie mniejsze. Niższe od spodziewanych. Jeszcze raz widzimy wysokość kukurydzy. A moja ręka sięga do kwiatów. No na tym kończymy ten odcinek 14. Zapraszamy na ostatni, 15 odcinek. Cyklu kukurydza po amerykańsku, czyli w systemie bezorkowym.